No to dobrze. Od początku. Pełnym dźwiękiem, ładnym, wiesz... Więc tak, od początku. Przede wszystkim z tą wibracją u ciebie, wiesz, bo ty stawiasz te nuty, grasz zawsze coś takiego. Tą wibrację zaczynasz zdecydowanie za późno. Wibruj cały czas od samego początku. Jak grasz to. Poza tym, w tym wstępie, zobacz, patrz, jest kilka dynamik. Grasz głośno, głośno, ściszasz. Piano. Nie było tego piana. Troszkę może było ciszej, ale tylko troszkę. Za mało. Piano. Cały czas trzymasz to piano. I tu robisz duże crescendo, tu znowu grasz forte cały czas i do końca bez diminuendo. I nagle masz ciszej. Czyli to musisz zagrać. Spróbuj zagrać od początku. Ładnie wibruj od początku. A potem dojdziemy do tej części tutaj, która to tempa są różne. Tu musi być jakieś jedno tempo. Tu nie ma co spieszyć na niektórych rzeczach, natomiast gdzie indziej troszeczkę. Bo ty grasz na przykład tira, ta 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 tam pam, tira ta ta tam pam. To są krótkie te, znaczy zaakcentowane, ale to muszą być zagrane w tempie te ćwiartki. Bo ty przedłużasz znacznie. Dobra, od początku. Jeszcze raz to. Cały czas od początku do końca. Dobrze, a dlaczego? Czemu to A w ogóle nie wibrujesz? Troszkę. Ona jest krótsza troszkę od pół nuty, ale jest ćwiartką i wystarczy miejsce, żeby tam chociaż raz wibrnąć, że tak powiem, albo dwa razy nawet.
teraz piano, patrz. Trzymasz. Taka różnica. To jest niby napisane diminuendo, ale tego diminuenda możesz zrobić malutkie. Lepiej zrobić to jakby subito. Rozumiesz, coś takiego. Lekki glisik. Tak grasz przecież, nie? Trzeci, tak? Tak, dobra. Trzeci. I pamiętaj piano wtedy. Zagraj jeszcze to, didara, to ostatnie tutaj forte. Piano, cały czas. Nie zgłaśniaj. Stąd zacznij po crescendo. Głośno forte, cały czas. Żadnych diminuend, wszystko głośno. Wibruj cały czas. Bez diminuenda, nie, na teraz subito ciszej. Czyli... Coś takiego, wiesz, efekt. Wprawdzie tu nie ma piana mezzo forte, ale jak zagrasz mniej niż mezzo forte, to jeszcze lepiej. No. Dobrze. No, spróbuj. Ta-di-da-ra. Ale wiesz co? Jak jest to forte, wibruj cały czas. Do końca, wiesz, żeby nie ustawać tej wibracji, to powinno być cały czas wibrowane. Dobrze? I teraz tak. Jak widzisz, tam w zasadzie nie ma napisanej pauzy, prawda, po tej nucie? Tak. Robisz tą pauzę dość długą, moim zdaniem za długą. Lepiej dwa, trzy, raz, dwa, trzy. To jest fermata, ale jak zagrasz do trzech, to wystarczy. I trzyma, i potem... Jednym słowem, żeby nie było... Nie, bo to jest nielogiczna taka przerwa. Zrób ją może być troszkę, bo powinna być, ale znacznie krótsza. Zakończ tą E. Tak. Tak. Tu coś jest nieczysto. Tu grasz podwójną E, ale tu już tylko pojedynczą, prawda? Przerzuć ten palec tylko, żeby był precyzyjnie pierwszym palcem na E, żeby to H wyszło bardzo dobre. Możesz nawet przełożyć go. Zanim uderzysz, już trzymaj ten palec. To będzie wyraźnie wtedy. Tak, tylko wiesz, bez zatrzymywania. Bez, wtedy, tak. Dobra, graj dalej. Wiesz co? To troszeczkę za szybko to nagle. Oczywiście szybciej już nie, ale tamto nie, nie tak od razu szybko, bo to nie, w rytmie tego nie ma napisanego. Tu masz przecież te takty na 2/4, a tu masz na 3/4, prawda? Ale to nie znaczy, że to 3/4 ma trwać tyle samo co 2/4.
ma trwać na 3/4, a nie na 2/4, czyli nie spiesz się tam za bardzo, dobrze? Jeszcze raz tam te tira ta ta ta. Dobrze, wszystko dobrze, tylko łubudu, tam jest forte, wiesz, wszędzie tak. Forte. Forte, graj głośno. Nie. Jeżeli te palce są niewygodnie, to możesz, bo ty grałeś na E-stronie, tak? Tak. Nie. Nie, grałam w pozycji ciągle. W pierwszej pozycji, tak? Nie, w trzeciej pozycji grałam. Cały ten tutaj. A to jak to grałeś wobec tego? Aha, tutaj pierwszym palcem. Tak. Słuchaj, to ewentualnie, jeżeli macie wyślepi, to może tak być. To napiszemy tutaj nawiasie pierwszy. O, żeby było wiadomo, że jak chcesz, to wtedy można. Rozumiem, że wtedy będzie to tak, czwarty. Dobrze. Dobra, no to jeszcze raz to miejsce. Forte, ładuj w te skrzypce trochę. Ale bez forsowania. Tutaj wiesz co? Nie wibruj właściwie tej oktawy, bo ona będzie. I poza tym pani tej oktawy zawsze dół głośniej graje, to wtedy nawet jak będzie trochę nieczysto, nie będzie tak słychać, że to jest nieczysto. Dobrze. Ta oktawa nie jest taka łatwa po tym wszystko. Tak, czyli to nawet. Też to trzeba pomyśleć, to chyba niższa powinna. Dobra, jeszcze raz spróbuję. Ta. No dobrze, tylko żeby to było bardziej jeszcze, no spróbuj troszeczkę tak, żeby te każda nutka była jedna w nutkę, taką bardziej prelisie zagrane. Ja wiem, że to jest trudno, bo ty grasz przy... Tak, przez trzecie palce. Tak. Ja osobiście, może nie jest to tak wygodnie, ale za to lepiej brzmiące, jakby... Teraz pierwszy. Tu do trzeciego. I między tym następnym to jest tylko półtono. I potem można znowu półtonu. Wystarczy przechylić tylko ten czwarty palec, nawet nie przesuwać i będzie. Więc pomyśl o takich palcach. Spróbuj zagrać wolno to. Spróbuj tak zagrać. No tak. To jest, znaczy, przesuwasz dopiero jak zmienia smyczek, prawda? Tak. Wtedy i łatwiej przesunąć i jest czas na przesunięcie, bo pod jednym łukiem to jest troszkę utrudnione, ale jak zmieniasz to postawić go troszkę inaczej i koniec. Prawda? To może być. Zagraj jeszcze raz ten pazarz z tymi nowymi palcami i dalej. Tak, musisz przywyknąć do tych nutek, jakie tam są, no więc wiesz. Nie. Będzie na dół, prawda? No i dograj dalej.
Tak, ja tu zapiszę ewentualnie te palce. Tu jest pierwszy, prawda? To jest stare palcowanie, prawda? Pierwszy. Tak. Natomiast tu pusta. Pierwszy. Trzeci. Pierwszy. Będzie jasne? Do czwartego. Jasne. Czwarty. Dobra. Musi się przyzwyczaić, bo to jak precyzyjnie postawić ten palec, to zabrzmi ten flageolet. Wtedy jest efekt taki, tak. Ale może być coś na dół nawet. Wiesz, to tak się mniej więcej wyucz, to będzie dobrze. Najlepiej. Bo szukanie tego. Gdzie to jest, prawda? Tak. A jak wejdziesz glisem, nawet jak nie dojdziesz, jak coś gwizdnie, też może być, to nie ma problemu. Tak już żeśmy to mówili. No, graj to. Ta, 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 ta. Tak, tylko to trzeba po prostu większe natężenie smyczka. Przyłóż i pociągnij. Bo jak z góry zagrasz, to będzie, albo jak wyjdzie, to będzie za krótka. Prawda? No dobra, to robota później, dalej. Tak, tylko patrz, jak grasz to... Troszkę większy akcent. Nie ciągnąć tego, ale nie za długie, ale akcent. Prawda? Dobra, zagraj jeszcze raz. Troszkę wolniej. Nie, ja na pierwszej nie zrobiłeś akcentu. Myśl zawsze, że trzeba ten akcent zrobić. Czyli jakby minimalna przerwka. Pam, pam. Nawet jak będzie troszkę później, wiesz, to jesteś solo. Kto cię tu goni? Tu nikogo nie masz. Graj jak chcesz. Dobrze, a spróbuj skończyć na flażolecie, to będzie na pewno czysto, czyli... No nie sposób to zagrać nieczysto. No tak. Jakbyś się wyuczyła, że podnieść troszkę ten palec, to będzie lepiej brzmiało. No ale to nie musisz, prawda, bo jak dobrze... Troszeczkę wyżej zawsze sobie ten trzeci palec. To można i zwykło też grać, byle było czyściutko. I dalej. Na początku troszkę intonacja za wysoko wchodzi w to wszystko. Jeszcze raz. Tak. Tak, bo chodzi o to, żeby było to, prawda? Żeby to było. Tak. Coś lepiej. Dobra, graj. Za mało. Pata, 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 pam. To musisz na liczydło takie. To jest pam, pam, pam. Pata, 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 pam. Pata, 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 pam. Nie, za dużo teraz było. Teraz jedno. Czyli to grasz to. Tam do góry oczywiście, to potem też świadki. Ale to, żeby było tyle, ile trzeba. Jak skończysz nieczysto, to go nie będzie słychać za bardzo. Natomiast ile nut słychać?
Tak. Pam, 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 pata, 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 pam. Pata, 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 pam. No. No, no jeszcze, a teraz wolniej troszkę. Nie, dwóch zabrakło. Tam, tam, pa, ta, 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 tam. Pa, ta, 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 tam. No wszystko już zaleciałaś za daleko, tak, na około pół tonu, ale generalnie chodzi o to, żeby tyle nut było. Bo jak będziesz grała szybciej... Prawda? Żeby było to dokładnie tyle nut, ile tam jest napisane. To moim zdaniem to jest łatwe, tylko trzeba znaleźć ten schemat policzyć. Pata, 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 pam. Pata, 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 pam. Pata, 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 pam. I już. No. Dobra, to. Następny kawałek, co tam masz. Jeszcze raz, trochę się skup, żeby te same nuty, zwłaszcza ta E musi być taka sama jak pierwsza. Jeszcze raz. Nie, coś żyje. Poczekaj troszkę na to. Przymieś. Ta E musi być mocna. Dobra? Jeszcze raz. Dobrze. Jeszcze pamiętaj o jednym. Ty nie masz ten smyczek. Masz chyba troszkę za bardzo napięty. Zobacz, tak troszkę i są taki czarny tu na dole. Może ten włos już powinien być wymieniony albo coś, no ale to nieważne w tej chwili. Pamiętaj o tym, to już ci już mówiłem chyba wczoraj, to kantowanie smyczka. To tobie mówiłem czy nie? Nie, nie mówię. Nie, to zobacz, patrz. Jeżeli ja będę grał, to jest zawsze ten szmer, jeżeli będę za bardzo przekrzywiał ten smyczek. Natomiast jeżeli chcesz zagrać dobrze, dźwięcznie, to tu musisz troszkę tymi palcami ten kąt troszkę sobie tutaj ustawić. Jak ja będę grał pełnym włosiem, całym, to będzie od razu... Prawda? A teraz zagram, jak będę kantował. Oczywiście ja trochę przesadzam, żeby to było gorzej, ale tym niemniej jest gorzej. Na pewno. Dla brzmienia jest bardzo niedobre, bo nie dość, że nie grasz pełnym włosiem, w dodatku jeszcze czasami bierze udział samo drzewce, w tym samo drewno, prawda? To wtedy jest no, taki efekt nie do końca piękny, więc musisz uważać. Staraj się, jak przed lustrem staniesz, zobaczyć, czy ten smyczek dobrze idzie tak, wiesz, nie za bardzo tak, bo to jest jednak złe brzmienie. Tak jednak. Nie zawsze tak można, ale wtedy, kiedy można. Prawda? Coś takiego. No graj. A czemu takie to nagle takie słabo to E jest? Co ty masz z tym E? Może nie wibruj go. Dobrze. Ciągle jest za nisko, albo jakoś, nie wiem, na czym to... Na tym, że nie spyczka od razu. To jeszcze raz, ostatni. No
Ty jakbyś chciała ze smyczkiem, jakbyś za późno wchodziła na tą nutkę, tu już masz niby tą nutkę, ale jeszcze nie do końca jesteś pewna, więc to musi to w domu poćwiczyć, żeby to było dobrze, dobra taka synchronizacja tego. Dobrze. Smyczka razem z palcem. I dalej. To ostatnia nuta bez diminuenta. Ta-da! I potem troszkę ciszej. Ta-da! Dobra? Dobrze. No to tamten, tak. Palce grasz? Ta-da. W pierwszej pozycji. Nie, ale tu. Gdzie to grałaś? To grałaś, tak? Tak, to teraz gram. Ale to grałaś w pierwszej pozycji? W pierwszej. A spróbuj w drugiej, bo ładnie, ładna to nad będzie. Stąd, ta-ra-ta. No ale właśnie o to chodzi, żeby zagrać to pierwszym palcem to G i drugim palcem A, czyli masz tu masz czas, żeby zejść na pierwszą. Ładniejsza nuta będzie tutaj drugim palcem niż czwartym. Zagraj, spróbuj zagrać to. Tylko nie ta hierarchiczna, głośna ta nuta, dopiero od niej jest diminuendo. Ta tam pam, dobrze. Dobrze, tylko jak już tu grasz głośno, to dlaczego nagle tu jest cicho? Wszędzie tak samo. To już jest, tu jest crescendo molto. Widzisz tu? Tak. No i tutaj już grasz dalej głośno. Tarary, tarim, pam, pirarary. Tutaj śmiało. Może nie za głośno, ale śmiało. A wyżej. Bo między tym G a A jest cała sekunda duża. Czyli prowadzisz nowa. I tylko przytulasz do tego drugiego palca trzecie. Dobrze? Dobrze. Tak, no musisz się przyzwyczaić, bo grałaś w innej pozycji, prawda? Tak, ale brzmienie ładniejsze jest tam. I możesz sobie zawibrować trochę, a pusta struna tutaj to jest taka jakaś taka niedobra. Jeszcze raz to miejsce i dalej. Tak, ja wiem, na razie się boisz, dlatego tak, wiesz, ta nutka jest. Ta-ra-tam, pam, pam. No dobrze, także wiesz, troszkę takie większe natężenie dźwięku tam, gdzie jest forte, oczywiście nie tam, gdzie piano. I wibracja wszędzie ładna i śmiało. Dalej. Tak.
tak jakby się przedtem tam pam pery ta ty ty ta ty ja ta 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 tam pa ta 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 ta, trochę jakby leciutka przerwka pa 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 pa, oddech, wiesz, żeby znowu było to samo tempo, to ten początek, ten początek. Zagraj jeszcze raz od początku to. Tak, mogłabyś jeszcze poczekać, jeszcze troszkę, jeszcze bardziej na to ostatnie cztery takty. Ale dobrze, to będzie powtórka. Zagraj. Troszeczkę jakbyś minimalnie zwalniała potem. To coś tak jak w pierwszej tej wersji oktawy niższej. No dobra, i dalej. Dobrze, bardzo ładnie. Mogłabyś troszeczkę ten flażolet troszkę podwibrować. Minimalnie, tak jedno wibrnięcie to wtedy będzie ładniejsze. Podkreślenie tego tarad i do tego dążysz, prawda, we frazie. Spróbuję jeszcze raz to ta-ta-ta-ra-ram. Tam jak skończyłaś ta tim, odejmij ten smyczek, nie trzymaj go uparcie na strunie. Oddech lekki, prawda? I potem ładnie troszeczkę możesz zwolnić nawet troszkę więcej. Zagraj ostatni ten. No dobrze. Grałaś to kiedyś z fortepianem, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Jeszcze nie. No to dalej. Dobra. Pamiętaj potem, wiesz, co tam pisze pod spodem, tam pod tymi nutkami? Molto. Molto co? No. Sepre. Co? Sepre. Co? Nie wiem. Nie wiesz? Okulary sobie kup. No. Molto espressivo, no, w skrócie, z kropką. Myślałam, co to znaczy? Bardzo ekspresyjnie, no, z ekspresją. Troszkę więcej vibrata, wiesz, troszkę tutaj.
troszkę, wiesz, takiej, to troszkę tego romantyzmu, takiego melodyki ludowej trochę. Wiesz co, jeszcze tak jak staniesz przed lustrem czasem, zobacz, bo ty ciągniesz trochę ten smyczek, troszkę tak, jakbyś miała za długą rękę i nie ma kąta prostego, tylko jest taki kąt. Jakbyś grała troszkę nierówno, pamiętaj, powinno się w zasadzie cały czas grać równo z linią podstawka, wtedy jest najlepsze brzmienie. Natomiast to wtedy to smyczek nawet stawia opór, wiesz. Staraj się zobaczyć w lustrze, żebyś grała dokładnie po tej linii. Wszystko jedno gdzie, jak czasem flautando albo w środku, albo... Ale równo z tym, wiesz. Tam są, czy jest to dwójki, czy szesnastki? Szesnastki. No to czego, dlaczego tak grasz? Tam, padam, padam, pa, 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 raz, dwa, trzy, cztery, la, 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 ty, raz, la, ta, 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 ta. Nie za krótkie te szesnastki. Ciągle jakby troszeczkę jeszcze za krótko. Ta ti ra ti ra 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 ta ra 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 a nie ta ra 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 nie ta ra 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 troszkę dłuższe. No graj. Chodzi za wysoką intonację. Uważaj. Bemole wszystkie zawsze niżej, jak ja mówię. Krzyżyki wyżej, bemole niżej. Dobrze. Troszkę niżej już to pierwsze B. Będziesz grał dalej, tylko to troszeczkę będzie wszystko szybciej, wie? I ta pa ra 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 ra. Jakie tam jest tempo napisane? 100. Molto moderato. Molto, ale 100, tak? Tak. Ale zobaczymy, co pan, który tam? Szekeli czy jakiś inny Ungar? Hungar. Tak, Szekeli. Czy Szigeti, który tam opracował? Szekeli. Ja tu mam kalkulator? Nie, metronom. 100, tak? Tak. No mam 100 akurat. Uważam, że to trochę przesadzone tempo. Troszkę za szybko, ale to, co grasz, na pewno jest za wolne. No. Tak. No, więc tutaj trzeba jakieś tam... krakowskim targiem dać jakieś 88 albo coś, ale żeby to szła trochę ta melodia, żeby to nie stało. Dobra, graj tam tą górę tam. Thank you.
Dobrze, i pamiętaj, że w założeniu to jest stałe diminuendo przez ileś tam taktów, prawda? Mhm. Przynajmniej przez cztery. No i kawałek jeszcze pokończymy w trakcie. Zobaczymy, co tu jest. Co tu... Dobra, ale nie przesadzaj w tym tempie. Troszkę wolniej. Pam, 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 pam. Już nie szybciej. I fortissimo, Walter. No. Poczekaj, jak tu grasz? Gdzie to jest ta ten? To na ja... drugi palec i pusta. Zmieniasz tu pozycję na drugą czy na którą? Nie, na strzech, na trzech. W ten sposób? Tak. No dobrze. No, żeby to cis było wyżej, dobrze? I dalej. Wiesz, to musi być bardzo... To musisz... Nie, to jest G czy gis, bo ja to nie ślepy jestem. Gdzie? To. Tutaj? Ozdobnić. Gis. Gis. To, czyli dobrze gra. Dobra, słuchaj, to wszystko musisz popracować, żeby te, tam pram, 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 pram. Bo to jest, żeby to było bardzo... Dobrze, a następna, co tu jest? No, kawałek zagry. Dobrze, jakie tu tempo jest napisane? 152. 152. A tu jakie jest napisane? 152. Czyli takie samo, prawda? Czyli nie, jednak nie, nie... Czekaj, ja puknę to 152. Mnie się wydaje, że skoro tamto wszystko gramy troszeczkę wolniej, to też troszeczkę wolniej byśmy grali, bo to nie jest aż tak szybko, bo to 152 już patrzę. Tam 149. Mhm. Pam. Już nie szybciej. To i tak jak jest to tempo właściwie, to które tam... Cicho, już przestań. Stop. Dobra. No więc słuchaj, więc to wszystko... To jest no, oczywiście do nauczenia się wszystko. I tu musi być taki szwung, wiesz, forte. Pam, pararam, parabam, parabarabara, pam, parabam, parabam, parabam. Już nie szybciej. Ta, dopiero tu będzie troszeczkę szybciej. Ile to jest? 160. 160, ale to jest odrobinę. I już to tempo do końca się nie ulega zmianie. Nawet możesz troszeczkę spokojnie tutaj wszystko wyjaśnić. To musisz się wszystkiego wyuczyć. Ona już to skończyła, tak? To w sensie grała już to, znaczy bez fortepianu jeszcze na razie. Chciałabym, żeby to teraz w pandemii ćwiczyły. A, w pandemii, dobrze, dobra mowa. W pandemii ćwiczyć, w pandemii. Bardzo zdrowo w pandemii ćwiczyć, tak. Słuchaj, no słuchaj, musimy już kończyć, bo czas nasz minął. W związku z tym, no wytrwałości ci życzę. Dziękuję. No i... Powalczyć troszkę z dźwiękiem, wiesz, żeby to większe takie napięcie, żeby nie było takie rachityczne granie tylko i większe różnice dynamiczne, żeby postara się to wszystko porobić. Poczytać tam, że jak jest gdzie piano, to piano, a gdzie forte, to forte. To nie jest równe mezzo forte wszędzie. Wiesz, tak, no. Dziękuję bardzo za lekcję.